Panie marszałku, panie premierze, pani minister, państwo ministrowie, Wysoka Izbo. Komisja nie podzielała tego entuzjazmu i oskarżycielskiego toru przedstawiciela wnioskodawców. Większość członków komisji uznała, że wniosek jest po pierwsze bardzo słabo uzasadniony. Po drugie, w uzasadnieniu nie ma tak naprawdę faktów, a fikcja nie najwyższego lotu. Nie najlepsza ortografia i gramatyka. I to, co pani poseł zaprezentowała dzisiaj na sali sejmowej, potwierdza niestety wrażenie większości posłów z Komisji Edukacji i dlatego Komisja Edukacji, uznając, że pani minister dobrze sprawuje swoją funkcję, dobrze przygotowała reformę, wnioskuje o odrzucenie wniosku o wotum nieufności. Bardzo dziękuję.